Nie wstydź ci, że tak pięknie nie wyglądasz? Nie. Siemanko, panowie. Siemano, siemano. Siemano. Siemanko. Tak. Marcin, bardzo chętnie pojechałbym się zważyć. Świetnie. Wyruszamy do Grudziądza na turniej grapplingowy. Ja razem z Kamilem Rosiakiem będziemy startować w jednym turnieju. Turnieju 16-osobowym. Zostaliśmy specjalnie zaproszeni. Naszym kierowcą i coachem dzisiaj jest Marcin. Kmicic Miotek. A operatorem kamery, prócz mojej prawej ręki, będzie tutaj Dominik, który ogarnia też dużo spraw do gali na RWC 3. Cześć wszystkim, z tej strony Formela Kasper. Chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić na galę RWC 3, gdzie stoczę walkę wieczoru 5 lipca w Gdynia Arena. Ostatni swój pojedynek stoczyłem na RWC 1 ze Sebastianem Rejewskim. Ten pojedynek dla mnie był bardzo trudny ze względu na to, że wracałem po porażce, a podczas przygotowań dostałem poważnej kondycji pleców, gdzie tak naprawdę całe przygotowania musiałem poświęcić na wyleczenie tych pleców. Nie udało mi się ich wyleczyć i miałem bardzo wielką presję psychiczną, aby wyjść do tej walki, ale udało się wyjść i wygrać. Mam nadzieję, że ta walka się podobała, a teraz będę miał okazję walczyć w walce wieczoru na RWC 3. Można. Dojechaliśmy do Grudziądza, wchodzimy do hoteliku, ważymy się i Kamil będzie już mógł jeść, pić. Ja nie robiłem dużo wagi, ale on się śpieszy, więc idziemy za nim od razu szybko. Siema, cześć. Witam. Turniej będzie odbywał się tutaj w hotelu. To jest nasza arena. Niezbyt dużo miejsca, ale to nie ma znaczenia, ile osób jest na sali. Ważne, jak te zawodnicy są. Na arenie, nasza arena to jest tatami od karate, więc dobre wspomnienia. Jesteś jak w domu? Jestem jak w domu, dokładnie tutaj Dominik mówi. Kamil tam kombinuje coś z wagą. Tylko będę musiał nagrać teraz, nie? Nagraj, bo to kurczę. Tam będzie problem, wyżej? Nie, szczeruję. Witam, hej. Ja tam wejdę na wagę w ciuchach. I limit powinien być wypełniony. Powiedz, jak się robi na lato? Kamil Rosiak. No, bardziej obserwuj, patrz. Idealnie. 76. O kurwa. Olimpijka, mówię. Aha, jeszcze ta sprawa. Ja muszę portfel wyjąć, bo tyle pieniędzy, że to zrozumiało, nie? Świruję. Tam jest 76.00. Zobacz, czy masz damy. Nie no, kurwa, piranha to... A wy tutaj zawodowi jesteście, nie? Wyjdziecie? Dobra, Kasper wchodzi. Okej. Okay. A jak myślicie, ten Ariel będzie miał wagę, czy kurwa przed tym wchuje? Już też nie miał. Dobra, jedziemy. Za dużo tej wagi nie musiałem robić, bo już na kilogramy do walki wieczoru na RWC 3, więc już te kilogramy mega są ścięte. Bogu dzięki, że to jest limit wagowy 76 kilo. Taki właśnie miałem dzisiaj na wadze, więc... No teraz idziemy jeść, pić, czyli standardowo, co się robi po ważeniu. Ja się nie odwadniałem, nie musiałem przestawać jeść. A kto to jest? Kto to jest? Cześć. Widzimy się na macie. Mikrofali nie mają. I mikrofali nie ma, bo tutaj Kamil ma ze sobą jedzonko. Tam pod makaronik, tak, żeby podgrzał ktoś ten makaron, ale tutaj wszystko robią na świeżości. Nie podgrzewają w mikrofali w Grudziądzu. 17.05, zaraz medialne ważenie przed grapplingowym turniejem. Turniejem 16-osobowym. Zaraz przyjdzie mój przeciwnik Kamil Łebkowski. Uderzymy z siebie
nawzajem dużą sympatią, ale myślę, że na macie nie odpuści żaden z nas i to będą grzmoty na tej tutaj macie, której tutaj widzicie właśnie. Więc czekamy, aż wszyscy zawodnicy się zjawią. Zrobiłem wagę, aż teraz, nie? No 300 gram, to pójdziesz na kibel, zrobisz kupcie i będzie, nie? Azerem walczę. Taki typowy zapaśnik, mocny ground and pound. No mocny zawodnik, nie? Więc to taki... Tak, no na... Vulgar Karamenos. Jak? Vulgar Karamenos. Vulgar? Dokładnie, no. Po trzech dniach nauczyłem się chyba... Ja do tej pory jeszcze nie potrafię zapamiętać. Vulgar to zapamiętałem, ale... Karamenos. Karamenos. To jest poprawna wymowa. Bulgar. Ale no trzeba to no, mocne sprawdziane, testy trzeba na bo cały czas, wiesz, w miejscu stać no bez sensu, nie? Trzeba mocnych rywali trzeba brać. Nie, kurde, rekord 20-0, a nie mocnych rywali, po co ci taki? Po medialnym ważeniu wszyscy idziemy razem zjeść, tak rodzinnie, mimo że będziemy się trzaskać później na macie, rywalizować. Są pierwsze straty. Pierwsze straty, no rozwaliłem, Daria będzie zła, bo kupiła mi bidono, a ja psuję. Jedzeni, szczęśliwi, teraz tylko czekamy, aż zacznie się turniej i będziemy łamać, dusić i wygrywać walki. A ty się gdzie gubisz nam? A ty się gdzie nam gubisz? Z rodzinką się trzeba było pożegnać. A, no to dobrze, dobrze. No widzisz? Z kulturką. Z kulturką, tak jest. Pierwszy raz jem lody o smaku kaszy mannej. Smakują? Będzie taka śmietankowa z kaszą, mano, no ale ciekawe. Ładowanko. Ładowanko, ładowanko. Ja już dzisiaj loda zjadłem, więcej lodów nie jem dzisiaj. Zjem sobie za 3 tygodnie. Michę trzeba trzymać, wystarczy, że burgera dzisiaj zjadłem. Jak burger? Bardzo dobry, ale jadłem dużo lepsze. To tak ładnie, nie? No i dobrze jest tutaj, nie? Co? Że ładnie tu jest. Zajebiście. Sielski klimat, zieleń. Tak. Dobre jedzenie. Polecamy Grudziądz. Kasper Formela!
Nie ma, że musisz coś, nie musisz, ale chcesz tego. Jak równać do najlepszych, by później zrównać ziemią. I to się zaczęło, moment to twoje demo. Kasper po pierwszej walce? Bardzo dobrze. Zwłaszcza, że kiedyś z Kamilem sparowałem, ale jeszcze byłem młody, niedoświadczony. Teraz widać, że przez te 5 lat odrobiłem lekcję. Fakt faktem, nie zdobyłem punktów, nie wygrałem na punkty, ale chyba dobry opór stawiłem. Byliśmy razem u Mirata. Sparowałem razem z tobą, wiedziałem, gdzie jest taki, wiesz, przepaść pomiędzy mną a tobą. A teraz tak szybko nadrobiłeś, po 5 latach, wiesz, mogę stanąć z tobą tutaj przy takiej widowni, co prawda skromnej, ale pięknej, i zobaczyć z tobą. Dziękuję. Ciężka praca, wytrwałość i czas. To jest klucz do sukcesu. Jak równać do najlepszych, by później ich zrównać z ziemią. I to się już zaczęło, moment to twoje. No i jest zawodnik, tu nie wiem, o co chodzi. Na punkty, za punktem nawet punkt, przecież Ani Rożak, to jest Teraz wiecie, robię lepiej. Nie.
Walczyć z zapaśnikiem na jego zasadach gry. Jedna akcja zdecydowała o losie tego pojedynku. Piękny rzut suplesem. Właśnie to jest ryzyko, które podjąłem startując na tym turnieju, że mogę nabawić się kontuzji. Gdybym w odpowiedniej chwili się nie skręcił, najprawdopodobniej bym spadł na głowę. Naprawdę wielki szacunek za ten rzut, który daje przewagę w oczach sędziów i Namian wygrywa ze mną ten pojedynek. Najważniejsze, aby wrócić na salę i jeszcze bardziej się doskonalić, bo pamiętajmy, że nigdy nie będziemy doskonali, ale doskonalić się możemy całe życie. To jest ta wytrwałość. Gratulacje i lecimy dalej. Wieczoru wojowników Grappling Edition. Zostaje Damian Dobrowolski. I do what I do to think.
takie zasady turnieju. Nie straciłem żadnego punktu, z tego jestem zadowolony, ale mogę zawsze być lepiej. Chyba kondycyjnie dam radę. A jego przeciwnikiem stanął. Zajeżdżałem każdym z zawodników. To, że nie zdobyłem żadnego miejsca na pudle, to nie znaczy, że 5 lipca nie wejdę do klatki. Drodzy Państwo, nie rozwalę mojego przeciwnika za Zajeżdżano. Teraz oglądamy kolejne walki. Naprawdę poziom zawodów był wysoki. Zaczynamy. To życie. Czuję się nie do końca spełniony, ale misję wykonałem, pokonując Kamila Łepkowskiego, później bardzo dobrego zawodnika Ariela, organizatora dzisiejszych zawodów. A tutaj mamy, proszę, finał. Dziękujemy. Przegrałem o wejście do finału oraz o trzecie miejsce. Misję wykonałem, bo walczyłem typowo jak pod walkę MMA. Nie dałem się skończyć, nie straciłem ani jednego punktu. Przegrałem tylko i wyłącznie przez decyzję sędziów. Tylko dlatego, że moi zawodnicy mieli próbę poddania. Ja uciekałem z tych prób poddań. Udało mi się wybronić. Kontrolowałem od początku do końca walkę z góry. Nie leżałem na plecach. Nie dałem się obalić, jeśli obalił mnie Kamil Łepkowski, od razu wstałem do góry, więc nie było kontroli, więc moją misję pod walkę MMA wykonałem, z tego jestem bardzo zadowolony. Mam jedno ale, że nie zdobyłem żadnego miejsca, nie weszłem na podium, ale tak jak mówię, ja przyjechałem tutaj z założeniem, aby przygotowywać się pod walkę MMA. Kiedyś nie był chyba taki silny, a teraz ja nie wiem. Mi się wydaje, że moją najmocniejszą stroną tutaj była kondycja oraz wytrzymałość siłowa. Spychałem tutaj zawodników, siłowo, kondycyjnie zajeżdżałem, więc to co jak chciałem zrobić, to zrobiłem. Wszystkie oczy patrzą skierowane na Arenę Gdynia 5 lipca. Trzymajcie mocno kciuki, jutro wyruszam do Bartosza Leśko na FEN. I trzymajcie mocno kciuki, bo jutro wchodzi Bartosz do klatki, a ja już niedługo, za 3 tygodnie również, więc... Ba, 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 ba! Trzymajcie mocno kciuki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piona! Yeah. Nie marzę, musisz coś, nie musisz, szale, chcesz tego. Jak równać do najlepszych, by później ich zrównać z ziemią. I to się już zaczęło, movement to twoje demo. Walka to twoje dzieło, chcesz tego? Krytykę zostawiasz w tyle, więc wszystko za tobą przemawia, a jak? Choć nikt tu na ciebie nie stawiał, ty dalej niezłomnie się stawiasz na start. Gdy inni tracą kontrolę, ty uchwyt poprawiasz i biodra dociskasz do maty. Bracia już dali ci szkołę, nic cię nie zaskoczy i nikt nie przeraża poza tym, że chcesz kondycji i pary, techniki, szybkości i widzisz efekty. Nie myślisz o przeciwniku, a jeśli to tylko kto będzie następny. Niesiesz porażkę dla wrogów, dumę zwycięstwa dla ziomków. Wciąż widzisz wiele powodów, by zaczynać znowu od początku. Dlatego studiujesz walkę z cieniem. Dlatego zgłębiasz jiu-jitsu.